Hej, 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 hej! Siam wszystkim, tu Kamrus! Moi drodzy, moi drodzy, dzisiaj gramy w Hearthstone'a. Zrobimy sobie deck całkiem zabawny, myślę, ponieważ przypomniało mi się o jednej ciekawej karcie w deku Paladyna. Mianowicie jest to bardzo zapomniana karta, która się nazywa Blessed Champion, który podwaja atak miniona. Wpadłem na zabawny pomysł zrobić OTK Paladyna. Mianowicie, deck będzie wyglądać, polegać na tym, że bierzemy dwa razy Bless of Champion, weźmiemy dwa razy Blessing Kings, weźmiemy dwa razy Seal of Champion, weźmiemy dwa razy Blessing of Might, ale wezmę złote, bo ładniejsze, i dopakowując kartę zwaną pam 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 Trzej Dobnak Stramas, dopakujemy mu do 15 życia, po czym użyjemy Blessed Champion, żeby zadać równo 30 obrażeń na twarz przeciwnika. Shadow Knight Stramas ma niewidzialność, więc nas istakuje sobie życie oraz atak co turę. Jeżeli wystawimy go na początku gry, albo wystawimy go w późniejszym etapie, damy mu Divine Shielda, jest odporny na AOE. Jest nie do stargetowania, jest nie do zajebania. To jest nasz plan na deck. Zrobimy coś takiego. Również do tego potrzebujemy dużej ilości... Przepraszam bardzo, nie chciałem tego. Potrzebujemy dużej ilości doborów kart, więc Akolita Bólu będzie jak najbardziej zalecana. Jakiekolwiek dobory, jakikolwiek Solemn Vigil jest również niesamowicie dobry. Również Lane of Hands, myślę, że też jest dobrą kartą. Bo życie, bo dobór kart, czemu by nie? Moi drodzy, co czego jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy removalu. Enter of the Coliseum może być bardzo spoko, ponieważ jakby nie patrzeć, Shadow Knight Stramas będzie naszą kartą o najwyższym ataku, co nie? Więc właściwie on Shadow Knight Stramas zawsze nam przeżyje, a karty przeciwnika nie! Całkiem dobre AOE na ten deck, tak myślę. Mogę się mylić, zobaczymy w praniu. True Silver Champion, bo jednak trzeba się wymieniać ze stworami. Konsekracja standardowo, jak konsekracja, to również Equality, które jednak jest dość niebezpieczne, ponieważ zmniejsza naszemu Shade'owi życie do jednego. No, ale cóż, poradzimy. Bierzemy również Shielded Minibota, po prostu jest dobrą kartą za dwie many do jakichkolwiek wymian. Weźmiemy Master for Battle, ponieważ jest bardzo spoko. Aldor Peacekeeper również myślę, że jest okej opcją. Divine Favor nie będzie dobrą kartą, ponieważ nasz deck nie będzie polegać na tym, że się szybko wyspamimy wszystkimi kartami. I brakuje nam jednej karty. W sumie mogę wyjechać Enter of Coliseum do jednej karty. I możemy się zastanowić, jaką jeszcze kartę dać. Za dwie many za bardzo nie mamy kart, co nie? Za bardzo nie mamy kart za dwie many. Więc moglibyśmy bardziej postawić w early game. Mianowicie może zombie chow? Czemu by nie? Heal nas totalnie nie boli. Przeciwnika. Z prostego powodu, jakim jest to, że zabijamy go i tak na hita. Więc to może nie być złe. I w ten sposób mamy karty za 1 many, mamy karty za 2 many, troszeczkę malutko. Mamy karty za 3 many w już większej ilości. Zdecydowanie większej. Więc mamy aż za dużo kart za 3 many. Biorąc pod uwagę takie, które można normalnie wystawić. No dobra, najwyżej coś zmienimy, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, moi drodzy. Zobaczmy, jak to wyjdzie w praniu. Myślę, że to może nie być zła opcja, myślę, że może to być całkiem zabawne, a z racji tego, że jest kolejny sezon, jest nowy sezon i w tym planuję wbić legendę. Nie miałem jakoś nigdy żadnego parcia, ale myślę, że a czemu by nie, a wbimy sobie drugi raz legendę. Czemu by nie? Mam ochotę grać rankedy. Nie wiem, mam ochotę. Będziemy dużo streamować. Myślę, że wbijemy legendę w tym sezonie, będzie spoko. No i na niskich rangach raczej nie będziemy spotkać dość dużej ilości silnych przeciwników, aż cholera wie, bo wszyscy są niby po resecie. Dobra, mniejsza o większość. Spróbujemy, czemu by nie? Może będzie zabawnie. O to chodzi, moi drodzy, o to chodzi, żeby było zabawnie. Więc przede wszystkim, na czym nam zależy? Na early game'ie i przede wszystkim na Shadow Knight Stramas, żeby się stakował. Master for Battle jest bardzo kuszące. To jest bardzo ładny kerw. Za dwie many zatrzymany. Tylko przydałoby się właśnie shadzik. Shadzik byłby dobry. Czy chcę monetyzować Shielded Minibota? Myślę, że to może nie być zła opcja. Bo jednak pozbycie się tych image'y może być bardzo istotne. Myślę, że to może być bardzo istotne. Żeby przejść do czegokolwiek on wystawi. Plus wymuszamy użycie specjala, więc nie wystawia swoich kart.
Jakby nie patrzeć. Lane of Hand, ok. Niech będzie. Użyjemy specjala, bo możemy. Specjalem może zabić nasz specjal, ale wtedy będzie bardzo spoko, bo to jest chyba tempo mage, wnioskuję po mirror image'u. Wow, jeżeli to jest tempo mage, to jestem w niebo wzięty. Jestem centralnie w niebo wzięty, jeżeli to jest faktycznie tempo mage. Oczywiście gramy z Kerwem. Równie dobrze, jeżeli dobrze pójdzie, możemy pójść po prostu na pełnej, bawiąc się bez League of Kings. Bo w sumie, why not? A więc tak, myślę, że złym pomysłem nie będzie zrobienie czegoś takiego. Myślę, że nie będzie aktualnie. Myślę, że to nawet było dobre zagranie. To battle. Jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo many i nie będziemy mieli tego shade'u, równie dobrze możemy innymi stworami dobić przeciwnika. Tyrion byłby niezły w tym deku, ale nie mam go. Dobra. Co dalej? True Silver. Myślę, że się na to skuszę. No. Nie widzę powodu, żeby tego nie zrobić. Straciliśmy broń, ale to taką gównianą, że szkoda gadać. Niech będzie. Mamy tempo, to jest ok, niby nie na tym miał polegać nasz deck, ale w drugim przypadku, czemu by nie wykorzystać sytuacji? Zawsze możemy po prostu jednąć za dużo. Właściwie to na minionie 1 na 1 daje nam 10 obrażeń. Auć. Illidan. To musiało być na stable portalu, całkiem mocne, nie będę ukrywać. Całkiem mocne, to trzeba przyznać. Znaczy, nie przeżyje. Ale trzeba przyznać, że nice. Teraz pytanie. Czy właściwie chcę się wymieniać w ten sposób? Myślę, że takie to zagranie jest najrozsądniejsze. Zadamy maksymalną ilość obrażeń. Znaczy z bronią w twarz bym zadał więcej, ale Peacekeepera warto zostawić przy życiu. Dobrze, w następnej turze możemy użyć Basic of Kings i zacząć napieprzać. I po prostu wygramy, bo tak. De facto mógłbym go zabić. Albo walnąć za... Teraz walniemy za 5, a w ten sposób walnąć za 9, za 12. Wiecie co, to jest kuszące. Zrobimy to tak. I zrobimy to tak. Agresywnie. Nie chciałem buffować wszystkich stworów. Dlatego... Znaczy jednego stwora. Wow! Balans doktora Boom. Dlatego, żeby polimorfią mi po prostu nie zdjął. Claim Strike. Okej. Okay. O, Mirror Image, to jest bolesne. Bardzo bolesne. Potrzebujemy konsekracji. Mamy shade, ale potrzebujemy jeszcze konsekracji. Chyba nie przeżyjemy tego. Przez Mirror Image. Chyba nie przeżyjemy tego. Oj, chyba nie przeżyjemy. Mogłem zrobić jednak bezpieczniej, ale cóż. Zgryziłem! Mój błąd, mój błąd. Aj, Boże, dobra. Czy jest technicznie szansa to przeżyć? Nie. Nie ma. Nawet gdyby podeszła mi konsekracja, to nie ma. The victory is yours. Niech będzie. Cóż, ten deck nie sprawdził się tak, jak miał się sprawdzić. Nie takie było założenie tego decku. Chociaż prawie wygraliśmy. Gdybym dokonał wymiany z doktorem Boom, byłaby wygrana. Ponieważ podszedł nam shade i wszystko. Jestem prawie pewien, że byłaby wygrana. Ale zgryziłem. Mój błąd. Nie będę ukrywać. Błąd jest po mojej stronie. Tak czy siak. Nie za bardzo mi zbytnio zależało na tamtej wygranej. Bo już jak mówiłem, nie takie było założenie tego deku, okej? Okay? Miało być OTK Paladyn. Nie wyszło. Wyszło tempo Paladyn w tamtej sytuacji. Tutaj ciężko będzie się rozstawić, jeżeli to jest Aleria. A
Mi bota zostawię. True Silver Champion myślę, że nie. Jednak zależy mi bardzo na Shade'zie. Chociaż konsekracji... No dobra, jebać. Nie podchodzi. God damn it. God fucking damn it! No to nie jest to, czego oczekiwałem. Niestety. Może podejdzie, okej? Okay? Dalej mamy bardzo... No, mamy nie najgorszy kerwik. Jakby nie patrzeć, przeciwko palady... ten... Ja pierdolę. Przeciwko Hunterowi zwłaszcza. Dobra, jebać to. To jest Face Hunter! Zaraza! Dokładnie! Nick pasuje idealnie do deku. To jest pieprzona zaraza, to jest pieprzony rak. You motherfucker! Dobra, ale przynajmniej skontrolowaliśmy tego Lepergnoma po części. Tylko nie mamy nic na drugą turę. Potrzebuję... W tym deku przydałoby się coś jeszcze na drugą turę. To jest problem przeciwko agresywnym dekom. Sam specjal nie wystarczająco dobry. Mamy Aldora, gdyby coś. Dobra. Jaki pieprzony smork! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Dobra. Jaki pieprzony w dupę smork. Nie wierzę. Miał taką dobrą wymianę! No cóż, wyszło bardzo niefortunnie do niego. Znaczy może nie bardzo, ale wiecie co chodzi. Chyba nie będziemy mogli zrobić znowu tego combo. O mój Boże, i wszystko w twarz. Nienawidzę tego deku. Nienawidzę ich wszystkich. Nienawidzę was wszystkich. O mój Boże. Yes! Kocham was wszystkich. Mua! Mua! For fuck's sake. Ech! Dobra, o ile nie ma kolejnego niż The Hound, powinno być dobrze. Może, nie wiem. Wyjdzie na to, że po prostu będę musiał go prześcignąć w wyobrażeniach. Always Huffer. Always. Kurwa. Fuck. Okej. Okay. To battle, to battle. Nie wiem, czy będziemy mieli szansę go dobić, ale chwileczkę. Ile mam obrażeń w następnej turze? 6, 8, 9, 12, 13. Nie, 14. O mój Boże, nie wierzę w to. Mam jakieś chwile w tym deku? Nie. Mam. Niech będzie tak. Te dwa życia może być dużą zmianą dla nas. Zobaczymy. Albo wygraliśmy, albo przegraliśmy. Face Hunter. Chciałem zrobić OTK. Nie, Face Hunter. Nie mogę nawet poczekać. Okej. Okay. Cokolwiek mi się żyje na stole, jest to wygrana. O mój Boże, czyżby? Pewnie będzie charge za dwa ataku. Cieszę się, że dałem radę go rozwalić, nie? Ale nie tak ten deck miał działać. Ludzie! Nie tak ten deck miał działać! Minęła połowa odcinka, ale okej. Będzie sytuacja, w której zrobimy OTK. Na pewno spotkamy jakiś deck, który nie jest super agresywny i przeciwko któremu się da normalnie grać, okej. Paladyn. Biorąc pod uwagę, że to pewnie jest Secret Paladyn z pieprzonym 2 na 1 blokerem, wciąż jest szansa. Zamienimy to wszystko. I miejmy nadzieję. Znaczy, jakby nie patrzeć, to jest kurewsko dobre early game. Skurewsko dobre. Oh my fucking god! I feel so good.
So good. So good. Happy Feast of Winterfell. Hello! Hello, hello, hello! Yes! Dobra. Mamy dobór kart. Mamy kurewsko dobre early game. Chyba najlepsze, jakie mogłoby być ever. O mój Boże! Oh my fucking god! Znaczy, problem jest taki, że konsekracja będzie bolesna. On zbije teraz Divine Shield. O mój Boże. Nie zbił? Boję się za bardzo konsekracji. Zwłaszcza, że mu może podejść. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeżeli ma konsekrację, użyję go ją teraz. Zwłaszcza, że może mu podejść, on ma tyle doborów. Ma jeden, nie wymieniłem się, że miał mniej doborów w swojej turze. Silence, no troszkę boli. Ale to oznacza, że nie ma... Czy może mieć. Że prawdopodobnie nie ma. No z... Ha ha ha. Co ja mogłem to zrobić lepiej? Ale dobra, trudno. Dobra, YOLO. Mogłem wymienić się tak, żeby stracić tą akurytę, zombie chow. Wtedy bym miał dobór kart. Uwaga, podeszła mu. To jest karta, która mu podeszła. Kurwa. No i wszystko poszło w pis. Podeszło. Niestety. Niestety. Niby mamy jeszcze drugiego, ale raczej się nie uda. Szlak. Mieliśmy tak dobre early game, ale no niestety. Już wiem, co nie po co mi monetka jest potrzebna w takich sytuacjach. O, cześć. Dobra. Jeżeli nie podejdzie nam True Silver, coś, możemy się poddać. Dupa. Dupa. Nie ma sensu tego kontynuować. Strata czasu. To by mogło trwać nie wiem ile. A jeżeli on ma Murloka tego, nie da rady. Mogę rzucić tam tego Shade'a w poprzedniej turze. Bo w sumie zwlekanie to była głupota. To była duża głupota. Wystarczy jeden tick, żeby przeżyć. No cóż, mój błąd. Uther versus Anduin. Nie wiedziałem, że mi ten shade podajedzie w sumie. Jeszcze raz. Damy radę. Zombie Chow jest dobry na początek. Więc zostawimy. Okej, okay, True Silver. Będzie do wymian. Dobór kart, okej. Okay. Na kolejny tabulu kolejny dobór. Musimy dostać shade'a. Wiem, jakie karty mogłem dać. Te 2 na 1 z detrafem, że dobierają kartę. Fakt, mogłem to dać. W sumie przestawię kamerkę, bo zasłania troszeczkę. Rangę. O, siemano. Hej, hi, hello. No cóż, on sobie podobiera karty. Tak czy siak, to nie jest Warrior, nie może mieć powyżej 30 życia. Chyba, że z tamtym. Ale wiadomo, tam to cheat. W takim razie, Akolita Bólu chyba jest najrozsądniejszym wyjściem w tej sytuacji. Jeżeli chce dobierać sobie karty, przynajmniej nic nie będzie wystawiać. Oczywiście dobór kart jest bolesny. Wiecie, to jest strasznie bolesne? Light Bomba. Którą on zapewne ma. Którą on zapewne ma. Niech będzie tak. Ona dostanie życie, trudno się mówi.
Jednak nie będzie mogła zrobić dobrych wymian. Chyba że zostanie zblesowana przez Valenciozena. Sad? Aldor, okej. Okay. Ile jestem w stanie zadać obrażeń? Equality zostawimy sobie. 6, 4, 6. Czyli potrzeba plus 3, czyli w sumie mógłbym sprawić, żeby on przeżył. Chyba Sing of Kings będzie w takim przypadku lepszy. No. Zróbmy coś takiego. Zależy mi na Divine Shieldzie, okej? Okay? Zależy przede wszystkim mi na Divine Shieldzie, żeby Light Momma nie zabiła naszego Shade'a. Ponieważ on za pomocą Holy Nowy i Light Bomby nie jest w stanie zabić mi Shade'a w jednej turze, okej? Okay? W jednej turze nie jest w stanie mi tego zrobić. W jednej turze nie da rady, ponieważ to combo kosztuje 11 many. Więc nie ma opcji. Chyba że ma monetkę, ale chyba zużył, nie pamiętam w sumie. Zużył monetkę? Nie wiem. Raczej wątpię, żeby nie zużył tej tury. Co dalej? Let the pain speak to me. Reporting for justice. Zróbmy coś takiego. Wychodzi na to, że... On się i tak z tego wyleczy. Holinowa nie za dużo mu da. No ja pierdolę. Mogę zabrać dużo kart. Entery do Kolizeum. Czy chcę? Nie jest to zły pomysł. Nie jest to jakiś specjalnie zły pomysł. Zwłaszcza, że nie przeży, nie będzie mieć doboru kart. O, zgałganiłem, powinienem zostawić je. Dobra, jedziemy. Nie chciałem dawać mu doboru, niech będzie. Nie podchodzą nam shady! Czyżby ten deck się okazał failem? Chciałem jeden raz. Jeden raz! Zabić. Shit. Konsekracja Equality. Nice. Follow the rules. For justice. For justice, bitch! Nie będzie. Tak, dodanie tych dwóch kolesi za dwie many jest dobrą opcją, która dobiera, ci, którzy dobierają nam karty. Czemu o tym nie pomyślałem? Zapomniałem kompletnie o nich. Zagramy jeszcze jedną grę. I dodamy. Proszę, niech podejdzie mi Shade. To nie jest Shade. To nie jest Shade i to jest problem. To nie jest Shade, ale to jest problem. Z Shade'em byśmy mieli idealną sytuację. Gdyby nam podszedł. W sumie, ile mamy obrażeń łącznie, tak? Serio. 3, 6. Właściwie mamy 12 obrażeń z samych buffów. Jeżeli mamy 3 obrażenia, 6 obrażeń, 9 obrażeń, to jestem w stanie go zabić. Może zrobimy YOLO? Spróbujmy zrobić YOLO. Przynajmniej z tym kolesiem. Może większy sens w takim deku na Paladyna byłoby go zrobić bardziej agresywnie. Z charge'ami. Na przykład z tym golemem 4 na 2.
Whatever. Tak długo jak on mi przeżyje, whatever. Ile mamy obrażeń? 3, 6, 9, 18. One damage of fucking lethal. Chwila. A jakbym zrobił tak i tak, to 6, 12. Kuźwa, niewystarczająco dużo. Ja pierdolę. Chuj z tym. Lecimy na pełnej. Last warning. Nie ma co czekać. Fuck. Gdzie moje shady? Ale tak, dodamy te stwory za dwie many, bo nie mamy ogólnie stworów za dwie many. To jest dobry pomysł. Jeszcze jedną grę zagram po tej. Chcę mieć Shade of Naxxramas 30 damage OTK. Do want. Death, okej. Okay. Co dalej? Holinowa. One damage off. Jakbym podekwipował, to silver... Aj, jebać. Uwaga. Jego nie wystawię. One damage off. One damage off. I will kill you. I will rape you. Nie mów mi, że masz jak się wyleczyć. Ale nie masz jak mi jego zabić. Albo jego. Kogokolwiek z nich. Jeżeli podejdzie mi jakikolwiek dopak. Jakikolwiek dopak. To nie jest jakikolwiek dopak. To jest one damage off. Kurwa. Ja pierdolę. Reporting for duty. For justice. A nie! O Boże, mam miniona! Nieważne, Boże, matematyka! Moja matematyka jest chujowa, nieważne. Top deck, GG. Kamrus, i ty skończyłeś szkołę podstawową z takimi umiejętnościami matematyki. 4 plus 1 to nie jest 4! Dobra, nieważne. Zagram jeszcze jeden raz. Chcę, żeby ten deck spełnił swój potencjał. For fuck's sake. Co potrzebujemy do tego? Myślę, że mogę wyjebać zombie chow, chociaż to jest dobra karta early game'owa. Co, może coś innego wyjebać? Dobra, najpierw zanim zapomnę, dajmy tych kolesi. Gdzie oni są? Tu, Loot Hoarder. Kogo wyjebać? Aldor Peacekeeper wydaje się okej. Okay. Ale chuj. Mam wystarczająco dużo trójek. Niech będzie tak. Niech będzie coś takiego. Teraz, moi drodzy, uda się. Jestem tego pewien. Jestem tego pewien. Teraz się uda zrobić to, co planowaliśmy od samego początku. Od pieprzonych 30 minut. Prawie 30 minut. Uda się. Uwierzcie. Błogosławiony ten, który uwierzył, a nie zobaczył. Nie zobaczył, a uwierzył. Mniejsze. Z kotem po Majorze może być ciężko. To jest fajne combo. Ale nie. Wymieniam wszystko. Chcę mieć Shade'a. To jest priorytet. Jakikolwiek. Jest. I Enter of the Coliseum. O Boże, to będzie dobre. Druga tura, trzecia tura. Zajebiście, mam monetkę, używamy. Okej, okay, pierwsza tura pas. Chuj z Loot Hoarderem, nikogo on nie obchodzi. Mamy wszystkie karty, których potrzebujemy. Może nie wszystkie, ale mamy to, co jest istotne. To dalej jest dobre. Znaczy, to jest chuj kurewsko złe, ale... Ale wiecie, o co chodzi. Flame Cannon może mi zniszczyć cały plan. O tym nie pomyślałem. YOLO. YOLO. I tak bym zagrał. Musimy zrobić YOLO. I przynajmniej przez 3 tury nie może podejść nic, co mi zrobi kuku.
Nie, nie mów mi, że karta, która ci teraz podeszła, to jest Slim Canon. Nie mów kart... Dobra. O, jest. Dobra. Jest ky, okej? Okay? Jest ky. Nie bacząc na wszystko, jest ky. Zajebać siebie. Żebyś był podatny na konsekrację. Ja zaraz tak będę mieć zmrożone wszystko. Ale konsekracja będzie okej. O mój Boże! Close! Użyj 2 na 3. A nie, nie użyjesz tego. A tak zrobiłeś. Mianowicie problem jest taki... Problem jest taki, że obarwę za dużo. Z drugiej strony mam konsekrację. I Salem Vigil, to też jest bardzo mocne. Nie mów mi, że... Mam dość. Mam dość. Nie. Jeszcze jedna gra. Nie mam dość. Zrobimy to! Zrobimy to. Nie pozwolę, żeby ten odcinek się zakończył bez wygranej takiej, jakiej oczekiwałem od życia. Zrobimy to. Mind Puzzler? Haha, zobaczymy, kto jest kim. Zrobimy to. Ufam temu. Damy radę. Na spokojnie. Ten kerw. Ten kerw! Dobra. Chill. Druga tura podejdzie nam minipod. Trzecia tura podejdzie nam Shadow Nax Ramas. Na pewno tak... Agresywny paladyn. Mam zombie w tym deku? Okej. Okay. Nie wyjebałem go? A, Aldorów wyjebałem, fakt. Okej. Okay. Sekret. 2 na 1 i Avenge. Tak będzie. Au! Silny start. Bardzo silny. Wciąż na stół pozwala mi go zabić z konsekracji. Za 4 many. Shredder. Okej. Okay. W sumie, jeżeli zrobię tak... To jest szansa, że wymuszę taką wymianę. Jest drobna szansa. Chyba, że użyję konsekracji. Ale wtedy straci całą manę. O mój Boże, robi YOLO. Uwaga, on robi YOLO. O, w twarz, w twarz, w twarz. Ja pier... Wiem, że on rozwali sobie pajączki, żeby rozwalić moje miniony. Ale chcę je popnąć, zanim strzelę konsekracją. Dobra, to nie jest agresywny, tylko po prostu midrange. Dwa razy w twarz, Plix. Przynajmniej raz w twarz. Dobra. Dobrze. Avenge? Bo na jeden bloker? Chuj wie. Avenge wleci, bo detrafił. Wow! Przyjaciel! Kurwa. Ja pierdolę.
Nawet nie mogę użyć speli! O mój Boże, nie mogę użyć speli, nie! Nie udało się! Plan był zacny, ale nie ma opcji. Nie ma opcji. Ten deck niestety jest porażką. Może gdyby była, nie wiem. Nie. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Niestety nie udało nam się dokonać tego, czego oczekiwaliśmy. Niestety. Widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.